Już od 18 lat w Czarnkowie w okresie przedświątecznym jest urodzaj na dziewczynki z zapałkami. Akcja charytatywna o szerokim zakresie oddziaływania jednoczy mieszkańców miejscowości i zachęca do dobroczynności. Jest to akcja, którą prowadzimy w mieście już tutaj od kilkunastu lat. I myślę, że ta akcja jest taka zgrana z terminem świąt, bowiem dziewczynki chodzą z zapałkami na kanwie baśni Andersena i zbierają datki na różne społeczne cele. Tym razem dla chłopca, który jest chory, i mieszkańcy już są do tego przyzwyczajeni, są bardzo hojni i w jakiś sposób wspomagają różne potrzeby. To bywały również takie, że zbierano na paczki dla dzieci, zbierano na dzieci, które mieszkają gdzieś daleko w Afryce. Inicjatorem zmiany smutnego zakończenia andersenowskiej bajki był swego czasu Jan Pertek. Choć początkowo idea była nieco inna, ostatecznie udało się udowodnić, że warto mieć marzenia. Pomysł w ogóle idei wziął się 12 lat temu, kiedy jeszcze prowadziłem teatr. Nazywał się Żyła i ten teatr miał młodych aktorów, których chciałem oswoić z widzem. A więc ten kontakt miał być bliski. Wręczyłem zapałeczki, idziemy wzorem bohaterki Andersena na rozmowę, na spotkanie. I to jest swoiste spotkanie. Obok tego wymiernego celu finansowego, pomocy potrzebującym, jest coś ważnego w spotkaniu się ludzi ze sobą. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj młodzi rozmawiają i nawet wymieniając uwagi, jak wyglądasz albo że cię kocham, przez komórkę, tak? Nie ma spotkania. Więc fajnie, że udaje się ich oderwać od tego elektronicznego sprzętu i mogą na żywo spotkać się z drugim człowiekiem. Od tamtego czasu minęło wiele lat, ale jakby nie zmienia się potrzeba obcowania z drugim człowiekiem. W tym roku kwestowało ponad 100 wolontariuszy, wśród których były nie tylko dziewczynki. Jak zaznaczają organizatorzy, nie ma problemów z zachęcaniem młodzieży do udziału w akcji. Nie, nikt nas nie namawiał. Ja miałam po prostu chęć pomóc temu chłopcu. Chciałam zrobić jak najwięcej, żeby on mógł wyzdrowieć. Te pieniądze przeznaczone dla tego chłopca mogą mu pomóc. No, ratować życie przede wszystkim. Przedsięwzięcie wsparli przede wszystkim mieszkańcy Czarnkowa, którzy chętnie kupowali zapałki. Każdy dawał za małe pudełeczko tyle, ile chciał. Tym bardziej budzą podziw efekty poprzednich edycji akcji. W zeszłym roku udało się zebrać ponad 8 tysięcy złotych. Imprezę wspierają też lokalni przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nawet chcą wspierać kulturę i chcą się przez to pokazywać. Na imprezach widnieją ich loga. Szczycą się tym, że jeden przedsiębiorca, powiedzmy, wspiera na przykład Dni Czarnkowa i określony dzień w tym dniu, bo te dni składają się z kilku imprez w tym czasie. Inny wspiera Święto Bliźniaków, które w Czarnkowie też już kilkanaście lat funkcjonuje i przyjeżdżają bliźniaki z całej Polski. Symbioza kultury i przedsiębiorczości przynosi znakomite efekty miastu i gminie Czarnków. Promocja, która przyciąga inwestorów, powoduje, że tutaj kalendarz imprez jest bardzo bogaty. Kultura w Czarnkowie stoi na wysokim poziomie. Można usłyszeć, że za oknem akurat trwa akcja Urodzaj na dziewczynki z zapałkami. Taka akcja, która rok roku jest organizowana dla osób najbardziej potrzebujących z tego miasta. W styczniu organizowany jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A ja chciałabym Państwa zaprosić na taki koncert noworoczny, drugi już, do publicznego gimnazjum w Czarnkowie pod hasłem Hej Kolęda Kolęda, który ma integrować społeczność miasta Czarnkowa od przedszkolaka do starszaka. Będzie on 3 stycznia o godzinie 18. Dora Metal, grupa Dory Metal będzie sponsorowała ten koncert. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Oprócz dzieci, młodzieży będą występowały również takie osoby jak wicestarosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, burmistrz miasta Czarnkowa i wiele innych VIP-ów. Zapraszam, bo warto. Czasami warto zmienić zakończenie smutnej bajki. To przynosi dobre efekty, o czym można się przekonać właśnie w Czarnkowie.